Dzisiaj gram w grę, która się nazywa Akinator, gdzie wymyślam postać, a Akinator musi zgadnąć, o kim myślę, więc wymyślam postać teraz. Dobra, i zaczynamy. Czy twoja postać pochodzi z Polski? No to już zawęża grono, nieźle, nie? Tak. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Tak. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Tak. Nie wiem, w jaki sposób to pomaga w sumie na odpowiedź. W sensie, bo każda kobieta nosi kobiece ubrania. A są i faceci, którzy noszą kobiece ubrania. No dobra, mnie szada. Czy twoja postać posiada jakieś tatuaże? Tak. Czy twoja postać gra w Shadowhunters? O Boże, kliknąłem tak. Grałaś kiedyś w Shadowhunters? Nie wiem co to. Ups. Wtopa. O, mogę poprawić. Chwila. Nie. Nie wie co to. Czy twoja postać jest związana z klubem Real Madrid? Boże, Real Madrid. Real Madrid. Widać, jakim jestem fanem piłki nożnej po prostu. Nie. Czy twoja postać interesuje się Japonią? Ej, interesujesz się Japonią? Nie. Czy twoja postać jest związana z The Sims? Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Czy twoja postać ma długie włosy? Tak. Czy twoja postać ma dużo tatuaży? Nie. Czy twoja postać jest wokalistą, wokalistką? Nie. Czy twoja postać śpiewa utwory Elvisa Presleya? Nie, jest wokalistką. Naprawdę. Czy twoja postać ma włosy w dziwnym kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym? Nie. Czy twoja postać ma dziecko? Aga? Masz jakieś dzieci? Jak to? No, dobra. Nie, przynajmniej nie z tego co wiem. Czy twoja postać mieszka z rodzicami? Nie. Czy twoja postać gra rolę w serialu Plotkara? Skąd biorą się te pytania w ogóle? Czy twoja postać ma partnera? Właśnie sobie wyobraziłem, jak Krzysztof Gonciarz próbuje zrobić Akinatora i myśli o Kasi. tak. Czy twoja postać ma związek z wytwórnią The My Music? Boże, nie wiem, co to naprawdę. Akinator obnaża moją ignorancję do wielu rzeczy. Nie. Czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? Na naszej kanapie właścicielka psa Soon to be Eaten, Agnieszka Niedziałek, uczestniczka Mam Talent. Witamy Hello. Cię serdecznie. Witam. To dobre pytanie w sumie. Powiedzmy, że tak. Czy twoja postać związana jest z drzewem? O co? Nie. Czy twoja postać ma ponad 65 lat? Nie. Czy twoja postać pisze poezję? Aga, ty piszesz poezję czasami? Czy twoja postać nosi dziwne kostiumy? Rozwala bardziej. Czy
twoja postać używa obu rąk? Ale... Dobra. O Boże, to jest lepsze niż myślałem. O, dobra. Tak, tak, używa obu rąk. Czy myślisz o seksmasterce? Dobra. Aga, utożsamiasz się z seksmasterką? Ale co było? Pokasowe. Co? Aż zobaczę chwilę. Pokasowe. Będę tego żałował, prawda? A, Boże, nie mam tego dźwięku. 3 minuty. Przeżyję 3 minuty. Dlaczego nie? Dobra. Damy radę. Dziewczęta i chłopcy, czujecie wciąż niedosyt? Odstawcie dziś pornosy. Mówi wam seksmasterka, razem będziemy kroczyć w każdej upojnej nocy. Jak chcesz, możesz dołączyć. Powiem wam szczerze, że to trochę zmienia kontekst pytania, czy postać, o której myślę, używa obu rąk. Nie chodziło mi o seksmasterkę. Tak, chcę kontynuować. Czy twoja postać pochodzi z Poznania? Nie. Czy twoja postać ma siostrę? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Tak. Czy twoja postać używa czerwonej szminki? Nie. Czy twoja postać jest związana z branżą modową? Nie. Czy twoja postać jest kobietą? Tak. Czy twoja postać ma kolorowe włosy? Nie. Czy twoja postać potrafi zabijać dotykiem? Co za dźwięki? Nie. Czy twoja postać nagrywa haul zakupowy? Nagrywasz haul zakupowy? Z AliExpressu? Czy twoja postać streamuje grę? Streamuje, ale powiedzmy nie gry. Czy twoja postać z martwych wstała? Czy twoja postać z martwych wstała? Ale było blisko, nie? Dobra, nie. Czy twoja postać nagrywa filmiki makijażowe? Nie. Czy twoja postać ma kota? Nie. Czy twoja postać jest dalej członkiem lub członkinią jej zespołu? Czy twoja postać ma od 15 do 26 lat? Nie. Czy twoja postać ma chłopaka, który ma kanał na YouTubie? Czy twoja postać walczy na arenie? Czy twoja postać jest związana ze sportem? No dobra, była, no ale nie jest. Czy twoja postać ma pseudonim związany ze zwierzętami? Nie wiem, czy kamowa się zalicza do tego, czy nie. Dobra, powiedzmy, że nie. Czy twoja postać wydała książkę? Nie. Czy twoja postać pochodzi z Azji? Nie. Czy twoja postać uprawia sporty zimowe? No, jakby tak, no. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Nie. Czy twoja postać jest związana z poradami dotyczącymi urody? Dobra, ja powiem, że tak, po prostu. Dlaczego nie? Czy twoja postać ma brązowe włosy? Nie.
Wow, po ogólnie po tych ostatnich pytaniach to w ogóle się tego nie spodziewałem tak naprawdę już w tym momencie. Ale gratuluję Akinatorowi za seks masterka, naprawdę. No dobra, no to jak się okazuje, Akinator nie jest nieomylny, aczkolwiek jak damy mu wystarczająco dużo czasu, to w końcu załapie. No dobra, to by było na tyle, ja muszę spadać, więc do następnego!